Yo, 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 siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, na moim kanale. Słuchajcie, tak na samym początku chciałbym was zachęcić do pomocy, dla dziewczynki, dla Pauliny, która choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Pod filmikiem wrzucę link, gdzie oczywiście można wpłacać pieniążki. Bardzo, bardzo, bardzo was zachęcam do pomocy. Wiadomo, pomagać trzeba. Ja też oczywiście wpłaciłem. Jest to niewielka kwota, a naprawdę możemy dużo pomóc tej dziewczynce. Dziewczynka ma problemy z chodzeniem. Warto przeczytać. Tak jak mówię, wrzucę link. Możecie sobie przeczytać dokładnie, o co chodzi. Chciałbym też, żebyście naprawdę pomagali. Wiadomo, dobro wraca, to jest najważniejsze, także bardzo serdecznie o to was proszę. A słuchajcie, dzisiejszym tematem, słuchajcie, UFC, ostatnie UFC, walczył Kamaru Usman z Colby Covington. Oczywiście moim faworytem w tej walce był Colby. Wiadomo, zawsze jakoś tak stawiam na tych, którzy mają, że tak powiem, jakby mniejsze poparcie. I oczywiście Colby nie był faworytem w tej walce, ale ja stawiałem na niego. I co najważniejsze, się nie zawiodłem. Moim zdaniem Colby tą walkę wygrał. Ja oceniałem dwie rundy dla Usmana, trzy dałbym dla Colby'ego. Ostatnie dwie rundy już były naprawdę bardzo dobre w jego wykonaniu i niewiele brakowało, aby według mnie sędziowie zmienili werdykt na zwycięstwo Colby'ego. Colby naprawdę bardzo dobrze się pokazał w tej walce. Oczywiście na Mayunas, wiadomo, bardzo lubię tą fajterkę. Oczywiście nie przepadam za kobiecym MMA, ale ją od tej walki z tą Chinką poprzedniej naprawdę bardzo mi się spodobała. To, co ona zrobiła w tamtej walce, to było mistrzostwo świata. Kibicowałem jej już wcześniej oczywiście, ale najbardziej utkwiło mi w pamięci ten ostatni pojedynek, także jestem tutaj pod wrażeniem jej walki. Chinka próbowała zaskoczyć obaleniami, ale na Mayunas, wiadomo, odrobiła lekcję z zapasów i nie dała jej tej możliwości. Także moi faworyci, że tak powiem, w moim mniemaniu wygrali. Wygrała też na Mayunas. I jeszcze taki jeden mały temacik odnośnie Jacka Murańskiego w tym wywiadzie, który był na MMA.pl w tej konfrontacji z Marcinem Najmanem. Padło tam moje pytanie, czy zawalczyłby ze mną, gdyby Marcin Najman znokautował Jacka Murańskiego. Na co Murański stwierdził, że nie ma takiej możliwości, bo Najmana przejdzie łatwo. Nie wydaje mi się, że tak będzie. Wydaje mi się, że akurat tutaj Marcin wygra ten pojedynek, dlatego że trenowałem z Marcinem i Marcin to, co się już nauczył wcześniej, a szczególnie bardzo dobrze zaczyna już powoli łapać MMA i naprawdę pod okiem Mirka Ochnińskiego i Damiana Herczyka nauczył się bardzo dużo, także Marcin jest coraz lepszym zawodnikiem MMA i na pewno to jeszcze nie raz udowodni. Oczywiście, jeżeli Jacek Murański chciałby taki pojedynek później ewentualnie ze mną, ja jestem na tak.
nie ma problemu. Moim zdaniem, gdyby do tej walki doszło, to moim faworytem tu jest Najman. I gdyby tam Murański przegrał, to ja jestem otwarty, nie ma problemu. Wiek zbliżony, Murański trochę starszy, ale tam by było dobre bicie, także wydaje mi się, fajna walka by była, także zobaczymy, co czas pokaże. Ja do mojej walki z antylopą nie chcę już wracać, to już jest za mną. Mówiłem, że będzie antylopa, że spotka go w klatce bicie, że jak wejdzie na mój teren, to zrobię to, co obiecałem wcześniej. Także nie były to puste słowa i pamiętajcie, nie przyjeżdżam do Polski na walki takie jak na przykład Bombardier, gdzie walka trwała 18 sekund. Takich walk nie daję. Pokazuje się oczywiście moim zdaniem z lepszej strony. Ostatnia walka była bardzo bliska. Wydaje mi się, że brakło mi odrobinę zimnej głowy. Sędzia też troszkę tam spierdolił, ale to już nie chcę do tego wracać. I trudno, nie udało się wygrać, ale zobaczymy, co czas pokaże, co przyniesie. Wydaje mi się, że to moje drugie zwycięstwo to jest tylko kwestia czasu. Ja cały czas się rozwijam. Widzę to na treningach, że idzie to wszystko do przodu. Pomimo moich lat ja się dalej rozwijam w tym MMA, także będzie dobrze. I cóż, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, lew jest groźny. I lecimy dalej. Elo.